dzisiejsze kosiarki typu 1.2, 1.4, no to jest normalne 2.0, nie? 2.0 turbo, ale to nadal jest uturbiona kosiarka. Kiedyś to były silniki 3-litrowe, 3,5-litrowe o takich mocach. Dzisiaj mamy tutaj kosiarki w takich samochodach ze względu na ekologię. Co za pacy, widzieliście typa? GA, no dobra. Ale no, robił to tak niemrawo, zamiast depnąć wcześniej, to mi facet takie robi jaja. No dobra, i teraz sprawdźmy ten wynik. Jest też cichutko, opony są ciche. Na cichej nawierzchni, naprawdę. Tutaj pani idzie po środku drogi. Widzieliście, no za przeproszeniem, no idiotka, no. No szła ulicą i ma do mnie pretensje, że skręcam, po prostu ludzie są, no nie, może psychiczne. Ale to właśnie trzeba być spokojnym, trzeba umieć się zachować w takiej sytuacji. Przecież mogłem ją zwyzywać i obtrąbić. Zasłużyła za takie zachowanie. Ten odcinek przejedziecie ze mną, żebyście dokładnie zobaczyli, jak wygląda cała próba. No bo co mam wam pokazać, suchy wynik, to jest bez sensu. Pressure loss detected? Check all tire pressure? Co to za jaja? Zobaczcie. Jeszcze mi tego brakuje, żebym miał jakiegoś flaka. Przecież to niemożliwe, no. Czy ja mam ten miernik ciśnienia? No nie mam dzisiaj go ze sobą, ale jaja. W tym samochodzie niestety to jest problem, że tu nie ma odczytów ciśnienia dla każdego z kół. A w takiej sytuacji, jak widzicie, bardzo, ale to bardzo by mi się to przydało. No cóż, chyba skończę moją próbę nieco wcześniej. Mi się nie podoba. Zawsze coś musi być. Powinienem się zatrzymać, wiecie, to jest tak, że powinienem się zatrzymać, ja to zaraz zrobię. Tak jechać to jest niebezpieczna sprawa. Dobra, wytracamy prędkość i się zatrzymuję. Gdzieś, gdzie będzie coś widać. Nie ma co tutaj... Utkniemy na tym wygwizduchu. Mam miernik ciśnienia, mam w domu, więc gdyby coś, no to i tak nie jestem w stanie tutaj niczego zweryfikować. Nie jestem w stanie zweryfikować, która opona może przepuszczać powietrze, bo wszystkie wyglądają... To są po prostu naleśniki, kurczę, no. To są takie naleśniki, że one zawsze wyglądają, jakby nie miały powietrza, jakby to była felga na asfalcie. Profil 35 do jasnej, ciasnej. Dobra, jedziemy. To będzie ryzykowna jazda, bo będę wracał drogą ekspresową. Więc no sprawdzimy. Jeżeli to jest awaria czujnika, a to takie rzeczy też się zdarzają. Ja nie wiem, jak go tutaj zresetować, ale lepiej to... Tego nie będę tutaj kombinował teraz, tracił czasu, bo jeżeli jest jakiś malutki ubytek powietrza, no to... Dążę dojechać, ale wiecie, no jest to ryzykowna przeprawa teraz. Będę jechał jak ostatnia pierdoła teraz 80 na godzinę ekspresówką.